Samorządy bardzo chętnie włączyły się w tę inicjatywę, bo wszystkim leży jakby dobro regionu, ale też dobro kultury, żeby promować naszą kulturę i tak naprawdę nas wszystkich połączyła przyjaźń do kultury i sztuki, bo chcemy coś robić, chcemy, żeby tu też się coś działo i Podkarpacie jest piękne, Świętokrzyskie jest piękne i chcemy je pokazać właśnie poprzez takie wydarzenia. Ze swojego doświadczenia wiem, pracując tutaj, że mamy wspaniałe kobiety i właśnie dlatego taki cel sobie obrałam, że chcę pokazać, jak fajnie działają, jak fajnie rzeczy robią i dlaczego nie podczas takiej imprezy, podczas dużej imprezy, gdzie publiczność będzie mogła o nich zobaczyć, usłyszeć. I dla mnie to było bardzo ważne, żeby te sylwetki kobiet w przestrzeni miasta, w przestrzeni regionu pokazać. Pomysł na to już dawno był w mojej głowie, żeby zorganizować taką imprezę. Zawsze chciałam zrobić pokaz mody ulicznej właśnie w ulicach Sandomierza i w tym momencie się to ziściło. No i to chyba z takim dość dużym rozmachem jak na pierwszy raz, bo macie parę fajnych nazwisk. Możesz wymienić w ogóle twórców, którzy będą tutaj dzisiaj obecni, którzy pokażą swoje prace? Ja myślę, że ta impreza to dopiero początek. W tym momencie mamy 9 projektantów. Ewa Zbaryszewska, Kowalowe, Patrycja Włodarczyk, SNS, oczywiście moja kolekcja, ale również Agnieszka Piechowska, Ewelina Jermacz i Serafin Andrzejczyk. Super. Gratuluję pomysłu i realizacji. Trzymam kciuki za dzisiejszy wieczór. No i powodzenia życzę. Dziękuję również.